Legia.net, biało-zielona strona życia. Serwis internetowy, w ostatnich tygodniach przed naszymi kamerami występują ludzie, którzy wracają do Gdańska. Dzisiaj kolejny człowiek o biało-zielonym sercu, można powiedzieć, Marcin Pietrowski. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam wszystkich. Marcinie, kilka dni temu Jaguar Gdańsk ogłosił twój transfer, można powiedzieć, powrót do domu. Jak się czujesz z tym, że wracasz do Gdańska po tak naprawdę 6 latach? No, czuję się fantastycznie. Cieszę się bardzo. To była trudna decyzja. Wspólna, bo wraz z moją rodziną po prostu uznaliśmy, że to jest dobry moment, aby wrócić tutaj na stare śmieci. No i związać się z przyszłością tutaj z okolicznym klubem, czyli z Jaguarem. A jak do tego w ogóle doszło? Czy kiedy pojawiła się ta propozycja z Jaguara, to była taka właśnie spontaniczna decyzja, że uznałeś, że to jest ten moment, żeby gdzieś tam przeskoczyć kilka lig niżej? Czy to było takie przemyślane bardziej właśnie? Akurat odchodząc z Legnicy miałem propozycje i z pierwszej, i z drugiej ligi, jednak wszystkie te propozycje były z południa Polski. Były fajne, korzystne, jednak wcześniej już podjęliśmy decyzję, że będziemy szukać czegoś w Gdańsku. Pół roku temu rozmawiałem też już z Didim z Daleu o tym, że on właśnie przyszedł do Jaguara, opowiadał mi też o tym, jak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o granie, jeżeli chodzi o szkolenie też młodzieży, więc sam ten projekt już znałem i bardzo mi się spodobał. W międzyczasie troszeczkę się też rozeznałem w terenie tutaj okolicznym w Gdańsku, jak to wszystko wygląda, jak funkcjonuje i rzeczywiście ten Jaguar od początku wyglądał na dobrze zarządzany, na poukładany klub, który ma oczywiście aspiracje do tego, żeby awansować do tej trzeciej ligi. Na czym nam najbardziej zależało, to żeby wrócić do Gdańska, żeby nie jeździć już, nie dojeżdżać. Chcemy się tutaj po prostu osiąść i, tak jak mówiłem, no, przyszłość związać tutaj typowo z Gdańskiem. Właśnie, powiedziałam powrót do domu, bo tak naprawdę jesteś wychowankiem. Tutaj się urodziłeś, tutaj się wychowywałeś. Dzisiaj siedzimy w Muzeum Lechii. Jakie towarzyszą ci tutaj uczucia, kiedy myślisz sobie o tej Lechii, o tym czasie spędzonym w Gdańsku właśnie w biało-zielonej koszulce? No, fantastyczne momenty były. Tutaj weszliśmy parę minut temu i normalnie musiałem jeszcze raz przejść. Znam to muzeum dobrze, jednak chciałem jeszcze raz się przejść i powspominać te piękne momenty, w których ja uczestniczyłem oraz te, które były jeszcze przede mną, bo no, widać tutaj po prostu Lechia ma bardzo ciekawą, interesującą historię. No właśnie, mówisz o tych momentach, które były przed tobą, ale także o tych po tobie, bo tutaj stoi puchar, stoi super puchar. Czy nie pojawił się taki troszkę może żal, że tobie się z Lechią nie udało tego trofeum zdobyć? Oczywiście, że tak. Moim marzeniem było grać w Lechii no jak najdłużej i zdobywać z nią różne sukcesy, zdobywać trofea. No jednak życie nas troszeczkę rozdzieliło. Ja poszedłem w swoją stronę. No niestety tak po prostu życie potoczyło, a co by było, gdybym mógł tu zostać, to tego nikt nie wie. Więc pomówmy trochę o tym czasie, co tutaj spędziłeś. Jakie jest twoje takie największe wspomnienie tutaj z pierwszą drużyną, z tym czasem gry właśnie w pierwszym zespole? No, przede wszystkim pojawia się uśmiech na twarzy, bo to są piękne wspomnienia i same pozytywne emocje wracają. Poznałem tutaj wielu wspaniałych ludzi, nawiązałem wiele przyjaźni, które w zasadzie nawet okres, gdzie byłem, czy w Gliwicach, czy w Legnicy, to te znajomości i przyjaźnie były podtrzymywane i teraz jak się wróciło już tutaj czuję po prostu same takie pozytywne fluidy od tych wszystkich osób, nawet tutaj jak wróciłem i przywitałem się z panem Zbyszkiem, to no, jest to emocjonalny moment i naprawdę bardzo miło, fajnie wiedzieć, że ludzie pamiętają, że ludzie chcą się spotykać i można pogadać, powspominać o tym, co było. Właśnie, bo ta Lechia była dla ciebie też troszkę taką, można powiedzieć, trampoliną do tej seniorskiej piłki, bo od drużyn juniorskich tak naprawdę już tu grałeś. Jak to się w ogóle stało, że młody Marcin Pietrowski poszedł na pierwszy trening? No to było już bardzo dawno temu, ale pamiętam jeszcze za trenera Małolepszego udało nam się zdobyć Mistrzostwo Polski Juniorów i
I w zasadzie to już był ten moment, gdzie wraz z kilkoma chłopakami dostaliśmy szansę trenowania w Lechii. To była już bodajże trzecia liga, stara. No i tam powolutku tak jakby no rozwijaliśmy się. Z biegiem czasu dostałem szansę jedną, drugą, trzecią, żeby się pokazać na boisku. Lechia akurat wtedy miała bardzo mocną drużynę, awansowała do drugiej ligi. W drugiej lidze też tam powiedzmy urywałem po tych kilkanaście minut grania. No ale koniec końców tak naprawdę za trenera Kafarskiego, kiedy Lechia już awansowała do Ekstraklasy, to dopiero wtedy tak dostałem więcej szans. I w zasadzie dopiero wtedy tak rozwinąłem swoje skrzydła. No i tak w zasadzie minęło te kilka lat, aż w końcu przyszedł czas, żeby spróbować czegoś innego i poszedłem do Gliwicy. Wspomniałeś o trenerze Kafarskim, bo właśnie wtedy w 2009 roku debiutowałeś, później przyszła pierwsza bramka też w 2011 bodajże. Czy uważasz, że Tomasz Kafarski właśnie odegrał taką kluczową rolę w twoim rozwoju piłkarskim, czy może na przykład Bobo Kaczmarek później? No myślę, że bym skrzywdził innych trenerów, mówiąc, że to był tylko trener Kafarski, bo tych tak jakby moich ojców piłkarskich było wielu. Zaczynając od trenera Romana Kaczorka i trenera Adasia Piaseckiego w juniorach, poprzez właśnie później trenera Małolepszego. W międzyczasie był też trener Borkowski, któremu bardzo wiele zawdzięczam. Rzeczywiście też trener Kafarski, który wyciągnął do mnie rękę i mnie tak jakby wpuścił na boisko. No i wielu też trenerów, którzy później też w tej Lechii byli, bo rzeczywiście tych trenerów się troszeczkę przewinęło. Bodajże 5 czy 6 chyba za tego czasu, co ty grałeś w pierwszej drużynie. Też osiągnęliście 4. miejsce za trenera Moniza, wtedy później był też trener Probierz. Ale z tych, jakbyś miał ocenić, który z tych trenerów twoim zdaniem był takim właśnie największy wpływ miał na ciebie, albo który okres był najlepszy dla Lechii? Ciężko to powiedzieć. Teraz wyróżnić akurat tylko jeden okres. Wszystkie doskonale pamiętam. Jeżeli chodzi o szatnię, taką typową Lechię z krwi i kości, to od razu przychodzi mi na myśl drużyna trenera Boba Kaczmarka, bo no chyba wtedy nie było aż tak kolorowo z finansami, nie było stać Lechii na jakieś duże transfery, nie było tego tak zwanego zaciągu piłkarzy i Lechia stawiała na młodzież i tak jak czy Przemek Frankowski, czy Paweł Dawidowicz, czy właśnie tutaj też wspomniany wcześniej Adaś Duda, był też Maciej Kostrzyno, był Wojciech, było bardzo dużo młodych zawodników, którzy dostali szansę, a w dzisiejszych realiach no jest bardzo ciężko o taką sytuację. Za trenera Moniza, który przyszedł po trenerze Probierzu, który no też bardzo dobrze nas przygotowywał, jednak no nie było tych wyników, a trener Moniz no przyszedł tak jakby wpuścił coś nowego, coś inną mentalność, innego typu trening. Dopiero wtedy można było doświadczyć, na czym polega ten zachodni taki styl, jeżeli chodzi o ciężki trening, o pracę i o pozytywne nastawienie do gry w piłkę. Także no tutaj rzeczywiście to był chyba ten jeden z trenerów, który na mnie zrobił tak jakby ogromne wrażenie. Potrafił z przeciętnych zawodników wydobyć naprawdę coś więcej. Teraz trochę o twojej pozycji na boisku, bo nominalnie grywałeś w środku pola, ale też zdarzały się mecze w obronie czy na prawej obronie. Jakbyś tym miał powiedzieć, gdzie się najlepiej jednak czujesz na tym boisku? No z perspektywy czasu rzeczywiście chyba najlepiej się czułem na obronie i to była ta prawa obrona. Za juniorów rzeczywiście byłem środkowym pomocnikiem, byłem
od kreowania, od pomagania i w ofensywie, i w defensywie. No jednak piłka seniorska troszeczkę weryfikowała ten mój status i już grając w Lechii też szukano dla mnie bardziej pozycji defensywnej. No i rzeczywiście tam zacząłem się dużo bardziej sprawdzać i w zasadzie tak naprawdę swoje najlepsze lata gry w piłkę miałem w Gliwicach, gdzie rzeczywiście byłem prawym obrońcą wahadłowym, momentami też środkowym obrońcą, a na tym środku pomocy grałem sporadycznie. No i ten czas w Gliwicach też był tak jak sam powiedziałeś, dla ciebie piłkarsko chyba najlepszy, bo przyszły te osiągnięcia po wyprowadzce z Trójmiasta. Czy z perspektywy czasu uważasz, że dobrze, że się tak stało, że wtedy opuściłeś Lechię i pojechałeś na ten Śląsk? Oczywiście. Uważam, że to była bardzo dobra decyzja z perspektywy czasu. Idealnie by było, gdyby rzeczywiście można było dalej żyć w Gdańsku, grać dla Lechii i zdobywać z nią takie sukcesy, jakie udało mi się zrobić w Gliwicach. Jednak życie się tak potoczyło, nie żałuję ani chwili spędzonej w Gliwicach. Tam naprawdę rozwinąłem się też piłkarsko, rozwinąłem się, jeżeli chodzi o życie prywatne, bo też udało nam się założyć rodzinę. Mamy obecnie 2-letniego syna, także poznaliśmy tam wspaniałych ludzi. Wielu mamy przyjaciół, z którymi wiem, że po prostu będę miał kontakt nawet za kilka lat. Także wspaniały okres. Nigdy o tym klubie, o tym mieście i o tych ludziach nigdy nie zapomnę. No właśnie, bo tam przyszło przecież Mistrzostwo Polski, przyszły szanse gry w Europie. Czy rzeczywiście to jest takie najważniejsze osiągnięcie w twoim życiu? No z perspektywy czasu sportowo, no chyba o tym każde dziecko marzy, żeby po prostu być najlepszym w Polsce. Dlatego wszyscy tutaj piłkarze, którym się nawet nie udało, czy tym, którym się udaje, to oni wiedzą, jak ciężko jest w ogóle dostać się na poziom centralny, na poziom ekstraklasy, a co dopiero pokazać, że jest się najlepszą drużyną, więc no ten sukces i wicemistrzowski, uważam, i później ten mistrzowski, do tego ostatni sezon też to trzecie miejsce, w którym już miałem mniejszy udział, no to są, no wydaje mi się, że marzeniem wielu, wielu młodych chłopaków, które mi udało się spełnić. No i później przyszedł taki moment, że niestety musiałeś rozstać się też z tymi Gliwicami i przeprowadzić się do Legnicy. Czy ten czas w Legnicy był takim dla ciebie trudnym przeskokiem, można powiedzieć, troszeczkę? Bo z takiego wysokiego, jakby nie patrzeć, poziomu gdzieś tam tego mistrzowskiego, musiałeś się przyzwyczaić nagle do gry troszeczkę no na niższym poziomie, nie ukrywajmy. Tak, ale nie umniejszałbym troszeczkę tej pierwszej lidze, bo aż takiej wielkiej różnicy między Ekstraklasą a pierwszą ligą nie ma. Na pewno oczekiwania wobec Miedzi Legnica, być może też wobec mojej osoby, były odrobinę większe. Dlatego po braku awansu do tej Ekstraklasy w tej Miedzi były bardzo duże rotacje, jeżeli chodzi o trenerów, jeżeli chodzi o zawodników. No i ja też może byłem troszeczkę poszkodowany tej całej sytuacji. Chciano no ze mną tak jakby się rozstać, a miałem jeszcze ważny kontrakt. Uznałem, że nie chciałbym zamieniać co pół roku miejsca tak jakby grania, przeprowadzać się, więc uznaliśmy, że wypełnię kontrakt do końca, że będę walczył o miejsce w składzie i że na pewno dam radę. No jednak zadbano o to, żebym po prostu nie zrealizował warunków też kontraktu, które mi promowały do przedłużenia na jeszcze kolejny rok, więc no niestety ten ostatni rok był bardzo, bardzo nieudany. Być może też miał on wpływ na to, że podjąłem decyzję, podjęliśmy razem wspólnie z moją rodziną decyzję o tym, że może po prostu już warto wrócić do Gdańska. To teraz już tak troszkę przyszłościowo, gdzie widzisz siebie na przykład za 2-3 lata, powiedzmy? Ciężko powiedzieć. Na razie myślmy o tym, co jest tu i teraz. Na pewno chcielibyśmy, ja też bym bardzo chciał,
żeby zdrowie dopisało przede wszystkim, a sportowo na pewno, żeby pomóc Jaguarowi awansować do tej przynajmniej trzeciej ligi, samemu, żeby się rozwinąć, jeżeli chodzi o szkolenie, czyli no, przede wszystkim zdać kurs UEFA B, następnie może po prostu popracować ze zdolną młodzieżą, żeby może przekazać im troszeczkę jakiegoś mojego doświadczenia i po prostu na ten moment, na dzień dzisiejszy to jest to, o czym ja myślę, a czy w międzyczasie może urodzi się coś ciekawego, jakiś nowy pomysł, mam nadzieję, że związany z piłką, ale może też może coś dodatkowego, niezwiązanego z piłką, także myślę, że ciekawy okres przede mną. To na pewno, jeszcze teraz tak siedząc w tym muzeum, nie mogę nie zapytać o derby, bo też z każdym człowiekiem związanym z Lechią pytam o te derby, bo to jest jednak mecz o takim gatunku emocjonalnym. Jak ty podchodziłeś do tych spotkań derbowych, czy nawet później, grając już w Piaście czy w Miedzi? Jak co czułeś, wychodząc na boisko przeciwko Arce? No rzeczywiście, grając dla Lechii przeciwko Arce, to rzeczywiście bardzo emocjonalnie podchodziłem do tych meczy. Co ciekawe, później grając w Piaście i wiedząc, że są mecze derbowe z Górnikiem Zabrze, no to wiedziałem, że jest to ważny mecz dla kibiców, jednak sam personalnie podchodziłem jak do po prostu każdego kolejnego meczu. A jeżeli chodzi o mecz z Arką, to wiedziałem, grając dla Lechii, wiedziałem, że to jest coś więcej i chciałem po prostu nie zawieść no, kibiców, znajomych, siebie. Także no tutaj na pewno bardziej emocjonalnie do tych meczy podchodziłem. Jeżeli chodzi już o grę, załóżmy dla Piasta przeciwko Arce, czy też Miedzi przeciwko Arce, to jakoś tak już troszeczkę tych emocji było mniej. Już po prostu traktowałem to jak każdy kolejny mecz. A teraz śledzisz dalej rozgrywki Ekstraklasy? Kibicujesz Piastowi, Lechii? Oczywiście, że śledzę. Cały czas, nawet jak byłem w Piaście, to kibicowałem Lechii. Ostatni okres, jak byłem w Miedzi, czyli też w pierwszej lidze, to nadal oglądałem większość meczy w Ekstraklasie. Interesuję się piłką. Tą na najwyższym szczeblu. Także no teraz nawet wracając do Gdańska i grając w tej czwartej lidze, i tak będę śledził i Lechię, i Piasta. Przede wszystkim z racji tego, że mam tam jeszcze wielu kolegów z szatni, wielu też przyjaciół, z którym po prostu czysto tak osobiście po prostu kibicuję, żeby im jak najlepiej się wiodło. No tak właśnie rozmawiamy 3 dni przed startem nowego sezonu ligowego. Jak myślisz, na co stać Lechię w tym sezonie? No ciężko powiedzieć. No Lechia co sezon walczy o tą pierwszą trójkę, żeby grać w tych europejskich pucharach. Cały czas są blisko. Inne drużyny na pewno się wzmacniają i to bardzo, bardzo mocno. Z kolei Lechia ma no, trenera, który już też bardzo długo tutaj rządzi i dzieli, więc na pewno mają też swój jakiś fundament, mają swój pomysł na grę i może to też będzie ich siłą, żeby powalczyć o te najwyższe lokaty. Już powoli kończąc, jeszcze takie pytanie, czy jak jesteś w Gdańsku, to czy czujesz się postacią ciągle rozpoznawalną przez kibiców i jak się wtedy czujesz, jak na przykład ktoś cię zaczepi na mieście? To znaczy trochę tak, ale też nie aż tak, nie aż w takiej skali jak tutaj dzisiejsi i teraźniejsi piłkarze, bo akurat ostatnio w niedzielę byliśmy na meczu Żużu tutaj na GKS-ie i akurat udało mi się tak jakby siedzieć koło Michała Nalepy czy Kuby Czerwińskiego i wielu kibiców podchodziło właśnie do Michała, tak jakby życzyć powodzenia, zdrowia. Do Kuby Czerwińskiego też, no bo jest bardzo rozpoznawalną postacią, a ja sobie siedziałem tak koło nich i tak, no nie każdy przyszedł i machnął cześć Marcin, więc rzeczywiście no tej rozpoznawalności w dzisiejszych czasach dla mnie to no jest na pewno dużo mniej niż wcześniej, gdy grałem dla Lechii.
I ostatnie pytanie, czego ci życzyć w takim razie na najbliższe tygodnie, miesiące? Powodzenia, zdrowia? Czego tak ty byś sobie życzył na przykład od kibiców? Przede wszystkim zdrowia. Naprawdę, jak będzie zdrowie, to ja wiem, że ze swoją determinacją, pracą ja sobie wywalczę to, co na boisku, tylko żeby zdrowie dopisało. W takim razie tego ci życzymy i dziękujemy za to, że zdecydowałeś się poświęcić nam te kilkanaście minut dzisiaj. Dziękuję, miłego. To gdański klub, biało-zielona historia. Nad miastem świeci biało-zielona Wiktoria. Te barwy są dla nas więcej niż święte. Drałbuta 29 to nasz dom, nasze miejsce. Temu miejscu.